10, 96 milionów plastikowych kulek w jeziorze. W 2015 roku Los Angeles zastosowało niecodzienne rozwiązanie, aby chronić swój zbiornik wodny przed parowaniem i zanieczyszczeniem. Urzędnicy zdecydowali się uwolnić 96 milionów małych plastikowych kulek, zwanych kulkami cieniującymi, do zbiornika wodnego. Kulki cieniujące są małymi czarnymi plastikowymi kulkami, które pływają na powierzchni wody, tworząc warstwę ochronną. Zasada ich działania jest prosta. Przez zasłanianie powierzchni wody kulki zmniejszają parowanie, a także blokują światło słoneczne, które może prowadzić do rozwoju alg i bakterii. Jednak pomysł ten spotkał się z pewnym sceptycyzmem. Niektórzy eksperci wyrażali obawy, że plastikowe kulki mogą ulec degradacji i zanieczyścić wodę. Innym problemem było to, że choć kulki cieniujące mogą zmniejszyć parowanie, to niekoniecznie oznacza, że oszczędzają wodę, ponieważ proces produkcji kulek także wymaga jej użycia. Ciekawostką jest to, że pomysł na zastosowanie kulek wcale nie jest nowy. Podobne techniki były używane do ochrony stawów hodowlanych i zbiorników przemysłowych. Jednak zastosowanie ich na taką skalę jak w Los Angeles było rzeczywiście czymś niezwykłym. Pomysł ten stanowi wyjątkowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi w czasach suszy. 9. Daft Tunnel. Czyli dosłownie tunel zapachowy to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech, łączące sztukę, naukę i doświadczenia sensoryczne. Ten nietypowy tunel znajduje się w parku Palmengarten we Frankfurcie nad Menem. Jest on częścią ekspozycji, która ma na celu zrozumienie natury i roli zapachów w świecie roślin. Wykorzystując unikalny układ tunelu i specjalnie zaprojektowane oświetlenie, odwiedzający mogą doświadczyć intensywnych zapachów emitowanych przez różne gatunki roślin. Od zapachu kwiatów przez aromaty ziół, aż po bardziej złożone nuty zapachowe, takie jak te, które wydzielają drzewa lub rośliny w stanie rozkładu. Ciekawostką jest to, że Daft Tunnel był jednym z pierwszych tego typu miejsc na świecie. Projekt zapoczątkował trend tworzenia interaktywnych wystaw naukowych, które angażują różne zmysły, nie tylko wzrok i słuch, ale też zmysł węchu. 8. Ogrody Nemo. Ogrody Nemo to niezwykły projekt, który połączył świat rolnictwa z podwodnym ekosystemem, tworząc unikalną oazę pod wodą. Ten fascynujący eksperyment został stworzony przez Sergio Gamberiniego i jego zespół, który postanowił wykorzystać morską głębię jako nowe miejsce do uprawy roślin. Głównym celem ogrodów Nemo jest badanie i testowanie nowych technologii rolniczych, które mogą przyczynić się do poprawy zrównoważenia żywnościowego i zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko. W tym celu ogrody zostały umieszczone na głębokości od 12 do 20 metrów pod powierzchnią Morza Ligurijskiego u wybrzeży Włoch. Wykorzystują specjalnie zaprojektowane balony wypełnione powietrzem, które utrzymują konstrukcję ogrodów pod wodą, pozwalając na swobodne działanie światła słonecznego. To światło jest wystarczające, aby umożliwić roślinom fotosyntezę, a zatem rozwój i wzrost. Dzięki temu stworzono zdumiewający podwodny ekosystem, w którym rosną pomidory, zioła i inne rośliny. Ogrody Nemo nie tylko mają duży potencjał badawczy, ale także praktyczne zastosowanie w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych. Znajdując się pod wodą, są one mniej narażone na ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie jak susze czy ulewy, które mogą znacząco wpłynąć na tradycyjne uprawy rolnicze. Dodatkowo podwodna atmosfera ogranicza występowanie szkodników i chorób, co może skutkować mniejszym wykorzystaniem pestycydów i nawozów, a co za tym idzie, ograniczeniem negatywnego wpływu na ekosystemy lądowe. 7. Mosty wodne dla statków. Mosty wodne dla statków, zwane też akweduktami, są niezwykłym i imponującym wynalazkiem inżynierii. Przykładem takiego obiektu jest Veluwemer Aquaduct w Holandii, jeden z najkrótszych, ale zarazem najbardziej unikalnych akweduktów na świecie. Znajduje się on w miejscowości Harderwijk i stanowi część drogi N302, przekraczając cieśninę Veluwemer. Ma długość 25 metrów, szerokość 19 metrów i głębokość 3 metrów, co umożliwia małym statkom i łodziom przepłynięcie nad drogą. Podczas projektowania akweduktu głównym celem było zminimalizowanie wpływu na ruch drogowy i morski. Dzięki temu codziennie przez akwedukt przepływa około 28 statków. Ciekawostką jest to, że ten akwedukt jest jednym z najpłytszych akweduktów na świecie, a jednocześnie jednym z najbardziej ruchliwych. Jest to doskonały przykład, jak innowacyjne podejście do inżynierii może pomóc w rozwiązaniu wyzwań związanych z infrastrukturą transportową. 6. Spot Robot. Stworzony przez renomowaną firmę Boston Dynamics, to zaawansowany i wszechstronny robot mobilny.
który ma zamiar zrewolucjonizować dziedzinę robotyki i znaleźć zastosowanie w różnych branżach. Jego charakterystyczną cechą jest czworonożna konstrukcja, pozwalająca mu poruszać się z niezwykłą zręcznością i stabilnością w różnych warunkach terenowych. Jednym z głównych atutów spod robota jest jego zdolność do samodzielnego działania oraz zdalnego sterowania. Wyposażony w zaawansowane sensory, takie jak kamery 360 stopni i czujniki odległości, potrafi analizować otoczenie i rozpoznawać przeszkody, co umożliwia bezpieczne poruszanie się zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w bardziej wymagających środowiskach. Spot Robot znalazł zastosowanie w wielu sektorach, a jego możliwości wydają się nieograniczone. W przemyśle jest wykorzystywany do przeprowadzania inspekcji infrastruktury, monitorowania stanu maszyn oraz dostarczania narzędzi czy materiałów w miejscach trudno dostępnych dla człowieka. W sektorze energetycznym wspomaga inspekcję linii energetycznych, rurociągów czy elektrowni, eliminując konieczność wysyłania ludzi na niebezpieczne wysokości. Ciekawostką jest, że Spot Robot zyskał również popularność w świecie sztuki i rozrywki. Jego dynamiczny wygląd i zaawansowana technologia inspirują artystów i twórców, którzy wykorzystują go w oryginalnych projektach artystycznych, filmach czy teledyskach. 5. Bubble Deck. W dzisiejszych czasach, gdy zrównoważone budownictwo i efektywność energetyczna stają się coraz ważniejsze, inżynierowie i architekci poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zużycie materiałów i energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Jednym z takich innowacyjnych systemów jest Bubble Deck, który od kilku lat zyskuje na popularności w branży budowlanej. Bubble Deck to opatentowany system stropu, który pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia betonu i wzmocnienie struktury konstrukcji. Jego unikalna konstrukcja opiera się na wykorzystaniu kulek z tworzywa sztucznego, które są umieszczane wewnątrz prefabrykowanych elementów stropu. Te puste, ale wytrzymałe kulki tworzą trójwymiarową strukturę wewnątrz betonu, co pozwala na redukcję jego wagi bez wpływu na nośność. Główną zaletą systemu Bubble Deck jest jego lekkość. W porównaniu z tradycyjnymi stropami monolitycznymi, które wymagają znacznej ilości betonu, Bubble Deck redukuje masę stropu nawet o 35%, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na surowce i energię potrzebną do produkcji oraz transportu materiałów budowlanych. Dzięki temu możliwe jest obniżenie emisji dwutlenku węgla i wprowadzenie bardziej ekologicznych praktyk w branży budowlanej. 4. Nowa generacja butów City Glider. Projekt City Glider to nowa generacja butów, która zapewnia nie tylko wygodę i styl, ale także zwiększa efektywność chodzenia, umożliwiając użytkownikom pokonywanie większych odległości w krótszym czasie. Buty City Glider zostały stworzone z myślą o optymalizacji ruchu i redukcji zmęczenia podczas długich spacerów. Ich innowacyjny design opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych materiałów i technologii, które zwiększają elastyczność i amortyzację podeszwy. To umożliwia bardziej naturalny ruch stopy i zminimalizowanie obciążenia stawów, co przekłada się na większą wygodę i komfort podczas chodzenia. Jednym z głównych założeń projektu City Glider jest zwiększenie efektywności użytkowania. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów buty te są lekkie, co zmniejsza wysiłek potrzebny do podnoszenia stopy podczas chodzenia. Dodatkowo specjalnie wyprojektowane podeszwy poprawiają dynamikę ruchu, umożliwiając użytkownikom zwiększenie prędkości chodu bez większego wysiłku. Projekty takie jak ten pokazują, że branża obuwnicza nadal ma potencjał do rewolucji, a nowe technologie i podejście ekologiczne będą kluczowym czynnikiem w kształtowaniu przyszłości obuwia. City Glider to projekt obuwia, który wyznacza nowe standardy w dziedzinie wygody, wydajności i zrównoważonego projektowania. Jego innowacyjny design, lekka konstrukcja i ekologiczne podejście pokazują, że przyszłość obuwia będzie równie obiecująca jak inne dziedziny postępującej technologii. 3. Elon Road. Elon Road to innowacyjny system dróg elektrycznych, który umożliwia bezprzewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych podczas jazdy. Specjalne panele umieszczone w nawierzchni drogi przesyłają energię za pomocą indukcji, zwiększając zasięg pojazdów i eliminując konieczność częstego ładowania. To rozwiązanie może zrewolucjonizować przyszłość transportu, co daje nadzieję na szerokie wdrożenie tego ekologicznego rozwiązania w miastach na całym świecie. Ciekawostką jest to, że prototypy dróg elektrycznych zostały już zainstalowane i przetestowane w różnych lokalizacjach na świecie. Wyniki badań są bardzo obiecujące, co daje nadzieję na przyszłość, w której pojazdy elektryczne staną się jeszcze bardziej popularne i szeroko stosowane. 2. NSK Hub Farmen – największa na świecie pływająca farma rybna. Jest to nowatorski projekt, który zmienia oblicze przemysłu rybołówstwa. Jest to największa na świecie pływająca farma hodowli ryb.
Ta gigantyczna platforma to kolejny krok w kierunku zrównoważonej i efektywnej produkcji ryb w przemyśle. Głównym celem SNK Half Farmen jest zwiększenie efektywności i produkcji ryb przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko morskie. Na konstrukcji o długości 430 metrów i szerokości 54 metrów można hodować aż 10 tysięcy ton łososia. Dzięki swojej wielkości farma jest w stanie przenieść hodowlę na otwarte morze, co zapewnia lepsze warunki dla ryb i zmniejsza ryzyko chorób oraz zanieczyszczenia wód. Struktura Half Farmen została tak zaprojektowana, aby umożliwić jej unoszenie się na wodzie, dzięki czemu minimalizuje kontakt z dnem morskim i ekosystemem przybrzeżnym. To pomaga w zachowaniu czystości wód i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jednak najważniejszą innowacją Half Farmen jest jej zdolność do pływania na nowe lokalizacje. Po osiągnięciu określonego etapu wzrostu ryb, farma może zostać przemieszczona w inne miejsce, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów morskich i regenerację miejsc hodowli. NSK Half Farmen to znakomity przykład nowoczesnej technologii, która może przyczynić się do poprawy zrównoważenia w przemyśle rybołówstwa. 1. Technologia czyszczenia powierzchni laserem. Technologia czyszczenia powierzchni za pomocą laserów to rewolucyjny sposób na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i osadów z różnych materiałów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod takich jak ścieranie, szlifowanie czy zastosowanie chemikaliów, laserowe czyszczenie oferuje wiele korzyści, w tym bezpieczeństwo, precyzję i ochronę środowiska. Główną zaletą technologii czyszczenia laserowego jest jej nieinwazyjny charakter. Laser generuje intensywne wiązki światła, które skupiają się na małym obszarze powierzchni, a następnie powoli odparowują i usuwają warstwy zanieczyszczeń. Dzięki temu podłoże pozostaje nienaruszone, a czyszczenie odbywa się bez uszkadzania czy zużycia materiału, co jest szczególnie ważne w przypadku delikatnych lub cennych przedmiotów. Inną zaletą technologii jest jej uniwersalność. Laserowe czyszczenie może być stosowane na różnych powierzchniach, takich jak metal, drewno, beton, szkło czy tworzywa sztuczne. Może być wykorzystywane do usuwania farby, rdzy, oleju, pyłu, nalotów lub nawet trudno usuwalnych zanieczyszczeń przemysłowych. Proces czyszczenia za pomocą lasera jest również bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania chemikaliów ani innych substancji chemicznych, które mogą być toksyczne lub wywołać emisję szkodliwych gazów. Nie można również przejść obojętnie obok kwestii oszczędności czasu i kosztów. Czyszczenie laserowe jest szybkie i efektywne, co prowadzi do skrócenia czasu czyszczenia i zmniejszenia zużycia energii. Znacznie redukuje też koszty związane z odpadami i utylizacją chemicznych środków czyszczących. Technologia czyszczenia powierzchni laserem to wyjątkowo skuteczna, precyzyjna i ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń. Jej uniwersalność i możliwość automatyzacji sprawia, że znajduje ona zastosowanie w różnych branżach i przyczynia się do poprawy wydajności, ochrony środowiska i jakości wykonywanych prac.